Kochani, zbliżamy się do biblioteki i dzisiaj robimy sobie tak zwany challenge wyzwanie. Mianowicie ja wybieram 3 książki dla mojego synka i syn wybiera 3 książki dla mnie. Jedynym powodem, dla którego książka będzie mogła być odrzucona przed wypożyczeniem, będzie to, jeśli już taką książkę po prostu czytaliśmy. Jeśli nie natomiast, to bez względu na to, czy sami byśmy się zdecydowali ją wybrać, czy też nie, będziemy po prostu... Właśnie na tym wyzwanie polega, że będziemy zmuszeni te książki przeczytać i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. To ten kot biblioteczny nasz. Kocik mały, tak. Oto wybór, jakiego dokonał mój syn dla mnie. Wybrał mi zaskakujący debiut kryminalny jakiejś polskiej autorki. Pod tytułem Szaniec, jak widzicie. Drugi to niezwykle intrygujący thriller pod tytułem Nie ufaj nikomu. I trzecia książeczka Tajemnice prowincji polskiej autorki. No powiem wam, że biorę w ciemno. Wszystkie wzięła w ciemno, gdybym nie widziała nawet. Nie czytałam opisów. Uważam, że wybór jest przewspaniały i sądzę, że każda z nich mi się spodoba. Oczywiście niedługo we vlogach zobaczycie, jaka jest recenzja tych książek według mnie. A z tego miejsca bardzo dziękuję mojemu synkowi za przepiękne 3 książki do czytania. A teraz pokażę wam wybór, jakiego ja dokonałam dla niego. Dla mojego syna wybrałam... Co prawda 3 książki, ale tak naprawdę to jest całością, czyli można powiedzieć, że jest to powieść, no bo jest to powieść w częściach i stwierdziłam, że już a co idziemy na całość. Jest część pierwsza, Zwłoko polscy i część druga. Także zobaczymy, jeżeli oczywiście się nie spodoba, no to coś tam będę wymieniać na inną książkę, ale na razie jest taka propozycja i oczywiście Dzienniczek cwaniaczka, część, której nie czytał, bo też jest sprawdzona lektura, w sensie tu poszłam na łatwiznę, wiem, że tego typu historyjki lubi, bo są przede wszystkim bardzo śmieszne. Także zobaczymy, być może syn niedługo też dokona recenzji na naszym vlogu tych książek, jeśli jesteście ich ciekawi. A na razie polecam je dla wszystkich dzieci i takich wczesnej młodzieży w wieku od 12 lat w górę. Pozdrawiam!